Sfotografowałem akurat, jak się nowochucianki kąpały koło Tarsiej Wyspy na Śniarbach, prawda? A potem on, więc dałem zdjęcia, zostały wydrukowane, spodobały się. Oto Gawliński, zacznijcie dla nas fotografować. Fajne jest taka, no dobrze, zacząłem. Zacząłem, fotografowałem, fotografowałem i coraz więcej wsiąkałem w ten zawód fotoreportera. Najpierw dali mi etat, ja byłem jako współpracownik, dostałem etat w Centralnym Laboratorium Fotograficznym Huty Lenina i była pracownia fotograficzna. I tam już pracowali dwaj fotografowie. I tam ja dopiero poznałem fotograficzny warsztat. Ale w końcu zakotwiczyłem się w Nowej Hucie przy gazecie i tak zacząłem się zajmować dziennikarstwem, a ponieważ huta miała dość spore, no wtedy huta to na pierwszym planie, nie? Bo jak człowiek tu wylądował, no to zdjęcia, co się działo w hucie, to szło w całą Polskę. Pracowałem w tym Głosie Nowej Huty, a po jakichś świątecznych zdjęciach zawołali mnie tam, żebym u nich stale tam współpracował. No, bardzo współpracowałem, gdzieś się wynająłem jakieś mieszkanie sublokatorskie. Głównie się skoncentrowałem na fotografowaniu ludzi przy pracach. Tam chodziło, żeby obiektów nie fotografować, ich wzajemnego usytuowania i tak dalej. No więc ludzie zaczęli się podobać. Ci hutnicy też to było. Świetna rzecz, tych ludzi fotografować przy pracy, jak urusanych, czy powiedzmy, czy w porównaniu z obiektami, na których oni pracują, że taki mały człowiek, a taki wielki, czy fotografowałem na tych wielkich piecach, przecież na stalowni, na koksowni, jak się to rozbudowywało wszystko, to było coś cudownego było. A to, jak się huta budowała, te różne wydziały, te różne rzeczy. To coś wspaniałego było. To była nieprawdopodobna atrakcja. Przecież jak fotografowałem czy powstanie, czy piece martenowskie, czy remonty wielkie, żeby to sfotografować, bo tam nie tylko fotograf chodził, bo tylko tam różne rzeczy robili. Była bardzo mocna wentylacja, która dmuchała. Jakoś tak dmuchała, że to był taki kanał gorącego, zimnego powietrza, które wpada i w tym kanale można się było poruszać. Ale jak człowiek poza ten kanał wystawił rękę, to prędko cofał z powrotem. Wizyty te wyglądały to, że oni tak przyjeżdżało kilka osób z dyrekcji z huty. Wsiadali w samochody, jechali się w kombinat, pokazywali to, tamto. Potem spotkanie z załogą w jakimś, co wychodził, siadał, pytali to, tamto i wszystko fajne. I wtedy się fotografowało. Ale czy ich fotografował, prawda, z takiej odległości, że w głowie mi nie zaświtało, że powiedzmy Etiopii to bym się nie odważył dojść w ogóle na 100 metrów do cesarza, a tu z takiej odległości, jak się zadowali. Fidel Castro był bardzo on nie przestrzegał tych jakichś tam specjalnie reguł. Zwiedzamy kombinat na którymś wydziale. Fidel mówi, że on napiłby się czegoś wody, bo to gorąco było. On był taki bezpośredni, swobodny zupełnie. No i chwileczkę, jakoś nie wiem jakim cudem, ale szybko zjawia się gość, przynosi na tacy szklankę i butelkę z wodą. Podchodzi to, no. I nie przypuszczałem, że to będzie i przegapiłem to. I chyba inni fotoreporterzy też. A Fidel z tej tacy podnosi tą butelkę i pije wodę. Co by to było za zdjęcie? Do dzisiaj nie mogę tego przeżałować. Zdjęcia były połączone z życiem, z wydarzeniami. Życie zarejestrować, to co życie pokazuje, to żaden artysta nie wymyślił przecież. No. Żaden. To była przygoda, niesamowita przygoda, coś fantastycznego.
Ja nigdy nie spieszyłem się na urlop czy na jakiś wyjazd. Tylko z urlopu spieszyłem się do pracy z powrotem, bo to była moja pasja.